Układ pokarmowy film edukacyjny dla dzieci. Cześć, dzieciaki! Nazywam się Kasia. Powiem Wam coś w tajemnicy. Jestem tajną agentką wysłaną na misję, żeby odkryć, jak funkcjonuje ludzkie ciało. Dziś zabiorę Cię na wycieczkę po układzie pokarmowym człowieka. No to hop! Zaczynamy! Udało się! Trafiłam do ust małej Ali. Teraz muszę uważać, żeby mnie nie pogryzła. Zobaczcie. To właśnie tu, w jamie ustnej, zaczyna się proces trawienia. Pewnie już wiesz, że do rozdrabniania jedzenia służą zęby. A wiedziałeś, że w ślinie zawarte są enzymy trawienne? Potrzebne są one do wstępnego trawienia pokarmów. Już pogryzione? To lecimy dalej. Skaczemy do przełyku. Juhu! Jestem już w żołądku! To taki worek mięśniowy, który miesza i zmienia jedzenie w papkę. Hmm. Tu odbywa się drugi etap trawienia. Ojej! Muszę uważać! To chyba sok, ale nie taki owocowy do picia. To jest sok żołądkowy. Który składa się głównie z kwasu. Mógłbym mnie rozpuścić, tak jak te złe bakterie. Dobrze, że mam ze sobą moją podręczną łódź podwodną. Hi, hi, hi. No dobra, nurkujemy w ten kwas. A razem z nami małe fragmenty jedzenia, które jeszcze zostały. Patrzcie, jaki labirynt! Ale zakręcona rura. W którą stronę jest wyjście? Wyobraźcie sobie, że ta długa rura po rozwinięciu może osiągnąć nawet 6 metrów długości tyle, co trzech wysokich koszykarzy stojących jeden na drugim. Wow. Wiecie już, gdzie jestem? Wielicie cienkim. Odbywa się tu trzeci etap trawienia. To właśnie tutaj składniki odżywcze z jedzenia przenikają przez ściany jelita cienkiego i są wchłaniane do krwiobiegu. Teraz wraz z krwią płyną do każdej komórki organizmu, żeby dać Ali mnóstwo energii do zabawy i nauki. Ale bez pomocy dwóch gruczołów nic by się nie udało. Mowa tu o wątrobie i trzustce. C. Wątroba to największy gruczoł w naszym organizmie. Dzięki niej żadne szkodliwe substancje nie dostaną się do krwi. Rolą trzustki zaś jest dostarczanie do jelita cienkiego enzymów, które są pomocne w trawieniu pokarmów. My tu gadu, gadu, a ja już jestem na końcu tego labiryntu. Ciekawi was, co jest dalej? Zobaczcie, to jest jelito grube. Tu dostają się niestrawione resztki jedzenia ali. Spójrzcie, ile tu bakterii. Ale spokojnie, nie bójcie się. To są dobre bakterie i bardzo potrzebne człowiekowi. W jelicie grubym wchłaniana jest woda. I zagęszczana jest cała masa resztek pokarmowych. Prościej mówiąc, formuje się tu kupka. A potem wydalana jest ona przez odbyt. O! Coś się trzęsie. Chyba Ala dostała sygnał, że musi iść do toalety. Więc to już koniec naszej podróży. Jeśli podobała wam się wycieczka po układzie pokarmowym człowieka, to koniecznie zostawcie tysiąc łapek w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia po drugiej stronie. Pa pa. Cześć. Nazywam się Ala i jestem z Polski, tak jak ty. Nasz kraj leży w środkowej Europie. Mamy biało-czerwoną flagę, a nasze godło to orzeł biały w koronie. Na obiad bardzo lubię jeść zupy, a także pierogi. Nasz kraj ma dostęp zarówno do morza, jak i gór, więc na wakacje mogę się wybrać nad Bałtyk albo w Tatry. Kocham obserwować zwierzęta. Na wiosnę przylatują do nas bociany, a w Puszczy Białowieskiej żyją żubry. Znacie już mnie, więc teraz poznajcie moich przyjaciół z różnych stron świata. Bonjour, jestem Jean-Pierre z Francji. Mój kraj leży w Europie podobnie jak Polska. Mówimy tu po francusku. Naszym największym zabytkiem jest wieża Eiffla, ale może zainteresować Cię również katedra Notre Dame, Louvre i łuk triumfalny. Na śniadanie cała moja rodzina zjada bagietki i pyszny ser. A w naszych restauracjach dobry kucharz może zaserwować Ci taki rarytas, jak żabie łódka lub ślimaki. Po ulicach często jeździmy na skuterze i rowerze. Zdarza się, że po drodze mijamy Mima, który robi śmieszne miny. Z naszego kraju pochodzi wielu znanych malarzy. Robimy też piękne i trwałe perfumy. Hello, a ja jestem Emily z Wielkiej Brytanii. Mój kraj również położony jest w Europie, ale leży na wyspie. Mówimy tu po angielsku, a rządzi nami królowa. O jej bezpieczeństwo. Dba gwardia królewska, która ubiera się w charakterystyczne mundury. Moim ulubionym zabytkiem jest słynny most zwodzony Tower Bridge, a także wielki zegar Big Ben. Gdy wybija on godzinę 17, wszyscy piją ciepłą herbatkę. Na naszych ulicach możesz spotkać czerwone autobusy. A gdy chcesz zadzwonić. Skorzystaj z czerwonej budki telefonicznej. Jest u nas bardzo fajnie, ale często pada deszcz, więc na ulicy możesz nas spotkać w płaszczu i z parasolem. Halo, mam na imię Aluna i jestem Afrykanką. Mówię w języku Suahili. Mieszkam w Szałasie w małej afrykańskiej wiosce. Mamy ciemny kolor skóry, bo jest u nas bardzo gorąco i wciąż świeci słońce. Wolny czas spędzamy tańcząc, grając na bębnach i dobrze się bawiąc. A podczas ważnych ceremonii zakładamy tradycyjne maski. Zazwyczaj nosimy skromne stroje, a nasze ciała malujemy w różne wzory. Nasi mężczyźni potrafią polować na dzikie zwierzęta. Ludzie z różnych stron świata przyjeżdżają do nas na safari, żeby oglądać afrykańskie dzikie zwierzęta. Można u nas spotkać lwa, słonia, a nawet żyrafę. Salam alejkom! Jestem Mohamed z Egiptu. Mój kraj leży w północno-wschodniej części Afryki. Mówi się u nas po arabsku. A naszym daniem obiadowym zwykle bywa kebab lub kofta. Arabowie ubierają się w długie szaty, na które mówimy galabija. Mężczyźni na głowie noszą arafatki, a kobiety zakrywają twarz i włosy chustą zwaną hijab. Mamy tu pustynie pełne piasku, które przemierzamy na wielbłądach, mijając po drodze piękne, ale kłujące kaktusy. Nasza największa atrakcja turystyczna to piramidy oraz sfinks. Piramidy pełniły kiedyś rolę wielkich grobowców. W dawnych czasach rządzili nami faraonowie. Ich ciała po śmierci były mumifikowane i umieszczane w sarkofagach, a potem składane w piramidach. Nasi przodkowie odkryli również papirus i zapisywali na nim hieroglify. Koniciuła, jestem Takuya z Japonii. Mój kraj leży na wyspach na wschodnim wybrzeżu Azji. Mówimy i piszemy po japońsku. Mówią o nas kraj kwitnącej wiśni, ponieważ prawie w każdym parku rosną u nas cudowne drzewa sakura. Uwielbiamy jeść sushi, ale nie używamy do tego widelca i noża. Japończycy jedzą pałeczkami. Naszym sportem narodowym jest sumo, a w ramach hobby pielęgnujemy drzewka bonsai. Na wyspie Honsiu mamy prawdziwy czynny wulkan, zwany Górą Fuji. Będąc w Japonii, turyści podziwiają również symboliczne bramy torii, a także czerwoną wieżę Tokyo Tower, która wzorowana jest na wieży Eiffla. Nasz tradycyjny strój to kimono i japonki. W dawnych czasach naszymi wojownikami byli samurajowie, tajnymi agentami byli ninja, a o rozrywkę dbały gejsze. U nas wymyślono też sztukę układania papieru, czyli origami. Nihao! Jestem Ksiajo Ming i pochodzę z Chin. Jest to bardzo duży kraj w Azji. I mieszka tam najwięcej ludzi na całym świecie. Mamy tu też największą górę świata Mount Everest i Wielki Mur Chiński, który widać nawet z kosmosu. Kochamy pandy to symbol naszego kraju. Nasze najważniejsze święto to chiński nowy rok. Odpalamy wtedy fajerwerki i przebieramy się za smoki. A ulice zdobią piękne lampiony. Jemy dużo ryżu, używając do tego pałeczek. Lubimy też makaron w opakowaniach na wynos. A na deser każdy Chińczyk zjada ciasteczko szczęścia z ukrytą w środku wróżbą. Mamy u nas tradycyjną ceremonię parzenia herbaty, chociaż młodzi Chińczycy wolą teraz modną herbatę bąbelkową. Namaste. Jestem Oma i pochodzę z Indii. Mój kraj również leży w Azji. Ludzie, którzy tu mieszkają, to hindusi, a język, którym się posługujemy, to hindi. Nasz najważniejszy zabytek to Taj Mahal, nazywany świątynią miłości. Po drogach często poruszamy się autorikszami, a na ulicach można tu spotkać Zaklinaczy węży. Nasze ukochane zwierzęta to słonie indyjskie, ale żyją tu również jedyne na świecie białe tygrysy. Słyniemy też z najlepszych przypraw, a naszym narodowym kwiatem jest lotos. Mężczyźni w Indiach na głowę zakładają turbany, a kobiety noszą na czole czerwoną kropkę, zwaną bindi. W wolnym czasie tworzymy kolorowe mandale, tańczymy hinduskie tańce i ćwiczymy jogę. Z naszego kraju wywodzi się buddyzm, ale popularnym bóstwem jest również ganesa z głową słonia. Nasze najważniejsze święto to Diwali, czyli święto świateł. Hołk. Nazywam się Tatanka Jotanka. Po polsku znaczy to siedzący byk. Jestem Indianinem, ale nie pochodzę z Indii, tylko z USA. Dawno temu znany żeglarz Krzysztof Kolumb chciał odkryć drogę morską do Indii, ale się pomylił. I gdy trafił na ląd Ameryki, był przekonany, że dotarł właśnie do Indii. Poznał tam nas i nazwał Indianami. Mieszkam z rodziną w rezerwacie, a moim domkiem jest namiot tipi. Każde plemię indiańskie ma swoje godło, czyli totem. Rządzi nami wódz, a leczy nas szaman. Na głowach nosimy barwne pióropusze. Malujemy twarze i tańczymy taniec deszczu. Potrafimy polować na bizony. Bardzo dobrze strzelamy z łuku i świetnie posługujemy się oszczepem oraz toporkiem Tomahawk. Ai! Nazywam się Anaruk i jestem Inuitą. Potocznie mówi się na nas Eskimosi. Mieszkam na największej wyspie świata, Grenlandii, i mówię w języku Inuktitut. Jest u nas bardzo zimno, więc ciepło się ubieramy. Mieszkamy w domkach zrobionych z brył śniegu i lodu. Nazywamy je iglo. Poruszamy się saniami które ciągną pieski haski. Gdy idziemy pieszo po śniegu, zakładamy rakiety śnieżne, żeby się nie ślizgać. Wypływamy też na morze kajakami. Możemy po drodze spotkać góry lodowe. Żeby złowić rybę, musimy zrobić w lodzie przerębel, czyli specjalną dziurę. Ryby łapiemy za pomocą harpuna lub wędki. Zwierzęta, które tu z nami mieszkają, to morsy i niedźwiedzie polarne. To już wszyscy moi przyjaciele, których dziś poznałeś. Może, gdy następnym razem się spotkamy, przedstawię Ci jeszcze inne dzieci z różnych krajów świata. Jeśli podobał Ci się ten filmik, daj proszę łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Ba! Pa, pa! Kto ty jesteś? Polak mały, mam na imię Franek. Bardzo mi miło, ja jestem ołówek Krystian, a to moja koleżanka, Kretka Małgosia. Franku, opowiedz mi coś więcej o sobie. Powiedz mi. W jakim kraju mieszkasz? Mieszkam w Polsce. Ja również. Nasz kraj to Polska, a my jesteśmy Polakami. Ja jestem Polakiem, a Gosia jest Polką. Naszym językiem ojczystym jest język polski. Franku, a czy ty wiesz, gdzie leży Polska? W Europie? Brawo, Polska leży w środkowej Europie. Naszymi symbolami narodowymi są flaga, godło i hymn. Może wiesz, w jakim kolorze jest flaga polski? Biało-czerwonym. Świetna odpowiedź! Flaga polski ma kolor biało-czerwony. A znasz taki wierszyk o fladze? Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Franku, wiesz może, jakiego ptaka znajdziemy w godle Polski? Orła. Bardzo dobrze, godło polski to orzeł biały w złotej koronie. Posłuchaj wiersza pod tytułem znak. Czy ty wiesz, jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak? Wiem, odpowiedział Jędrek Mały. To jest znak polski. Orzeł biały. Franku, znasz tą melodię? Jeszcze polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Tak, to hymn polski. Świetnie, to był fragment naszego hymnu, Mazurka Dąbrowskiego. A powiedz mi, Franiu, czy ty wiesz, jakie święto obchodzimy 11 listopada? Święto Niepodległości. Brawo, jesteś bardzo mądry. Obchodzimy je co roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dawno, dawno temu Polska miała wielki problem z trzema sąsiadami: Rosją, Austrią i Prusami. Zabrali nam nasze ziemie i Polska zniknęła z mapy Europy. Naszego kraju nie było na mapie przez 123 lata. Ale przez cały ten czas Polska żyła w sercach Polaków. Długo walczyliśmy, aby odzyskać nasz kraj, aż w końcu, 11 listopada 1918 roku, udało się odzyskaliśmy upragnioną niepodległość i Polska znów wróciła na mapę Europy. Posłuchaj wiersza 11 listopada. W historii Polski, tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił, i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Na zakończenie. Posłuchajmy wierszyka. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją ojczyzną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę.